Dzień dobry. Jeśli oglądasz ten film świadomie i to nie jest twój pierwszy film z Setmanem, to stwierdzam autorytatywnie, że jesteś człowiekiem niezwykłym. Wszystko jedno, czy jesteś niezwykłą kobietą, czy facetem, to jesteś i tak człowiekiem niezwykłym. Czemu? Ponieważ wiesz, czego chcesz i wiesz, że chcesz więcej. To znaczy, rozumiem, że twoje życie wcale nie jest takie lekkie i proste. Twoje życie nie jest jak grzechotka, radosne. Twoje życie raczej pełne jest trudności, z czego ponad połowę sam sobie tworzysz. Lub sama sobie tworzysz. I przychodzą do mnie ludzie niezwykli, oni by tak bardzo chcieli być zwykli, normalni, przeciętni. I powiem to tobie to samo, co im mówię. Jeżeli będziesz zwykła, normalna, przeciętna, to będziesz miała takie same emocje, jak ci zwykli, normalni i przeciętni. Dlatego ma to swoją dobrą stronę. Skoro dostałeś od losu nieprzeciętność, wyjątkowość, niezwykłość, wrażliwość, nadwrażliwość, to dzięki temu możesz dużo głębiej, dużo mocniej, dużo piękniej przeżywać chociażby miłość, chociażby przyjaźń, chociażby radość, albo nawet wakacje. I dlatego zastanów się naprawdę, tak zastanów się dogłębnie, czy byłabyś gotowa zrezygnować ze swojej wyjątkowości, nawet za cenę spokoju, nawet za cenę równowagi emocjonalnej, nawet za cenę poczucia bezpieczeństwa. Bo ja przyznam ci szczerze, wolę być niezwykły, licząc się z tym, że to wcale nie jest takie proste. Ale to, jak czuje człowiek głęboko, to nadaje mu głębie każdej chwili. I może się cieszyć wszystkim, dosłownie wszystkim. Nawet, że tak.